Cześć! Zapraszam Was na ostatni odcinek rozwiązywania zadań z egzaminu ósmoklasisty z 2019 roku. Pozostały nam dwa ostatnie zadania, zadania otwarte. Zadanie 20. Prostokątną działkę o powierzchni 3750 m2 podzielono na trzy prostokątne działki o jednakowych wymiarach w sposób przedstawiony na rysunku. Jakie wymiary miała działka przed podziałem? Czyli mamy powierzchnię działki 3750 m2. Powierzchnia prostokąta to po prostu bok razy bok. My sobie tutaj oznaczamy inaczej te boki. Musimy mieć jedną niewiadomą, no bo jeśli tutaj założymy A razy B, no to nic z tym nie zrobimy. A razy B równa się 3750 m2, no i nie wiemy, jak to zrobić. Ale tutaj widzimy, że te długości nam się powtarzają. Czyli na przykład oznaczmy sobie ten mały bok poprzez A, ten drugi jest taki sam, więc też A, ten mniejszy jest tutaj, więc też A, a to po prostu będzie 2A. Ponieważ widzimy, że tutaj ten bok to jest też 2A. Czyli możemy sobie pomnożyć bok razy bok. 2A, czyli ten krótszy razy. I tutaj mamy A plus 2A, czyli 3A. I to jest równe 3750 m2. 2A razy 3A to jest 6A kwadrat, to jest równe 3750 i teraz A kwadrat jest równe 3750 podzielić przez 6, zróbmy sobie to działanie tutaj z boku, podzielić przez 6, 37 przez 6 to jest 6, 6 razy 6 jest 36, minus 1, 5 nam spada, 15 przez 6 jest 2, 2 razy 6 jest 12, minus 3, 0 spada, 30 przez 6 jest 5, 625, a kwadrat jest równe 625, a a to jest pierwiastek z 625, czyli po prostu 25 razy 25 jest 625, czyli 25. Czyli nasz ten mały bok ma 25 metrów. Jakie wymiary miała działka przed podziałem? Zapisz obliczenia. Tutaj mamy 2a. 2a to będzie 2 razy 25, czyli 50 metrów. Tu mamy 3a. I 3a to będzie 3 razy 25, czyli 75 metrów. Czyli odpowiedź, działka przed podziałem miała 75 metrów na 50 metrów. Zadanie 21. Paweł wyciął z kartonu trójkąt prostokątny ABC o przy prostokątnych 12 i 16 cm. Następnie połączył środki dłuższej przyprostokątnej i przeciwprostokątnej linią przerywaną, równoległą do krótszej przyprostokątnej, a potem rozciął trójkąt ABC wzdłuż linii na dwie figury. Z tych figur złożył trapez PRST. Oblicz różnicę obwodów trójkąta ABC i trapezu PRST. Zapisz obliczenie. Na początek oznaczmy sobie tutaj tą linię przerywaną jako na przykład x. Musimy widzieć, że co tutaj odpowiada czemu, czyli ten trójkąt jest tutaj. Załóżmy sobie to jako punkt z i ten PTZ to jest jak C i tutaj jest P i Z, czyli tutaj mamy Z, P, C, tak jakby tutaj było to T. Ok, i to jest ten nasz trójkąt, który jest tutaj. Musimy najpierw sobie
wyliczyć obwód pierwszej figury na rysunku 1, czyli obwód tego trójkąta. Obwód trójkąta nie mamy tej przeciwprostokątnej, czyli po prostu robimy sobie działanie stwierdzenia Pitagorasa. 12 do kwadratu dodać 16 do kwadratu równa się, i tutaj ten cały odcinek, ta przeciwprostokątna, oznaczmy sobie jako, załóżmy, m. M do kwadratu. 12 do kwadratu to jest 144, dodać 16 do kwadratu to jest 256, to jest równe m kwadrat. 144 plus 256 to jest 400, to jest równe m kwadrat, czyli m jest równe pierwiastek z 400, czyli 20. Czyli nasze m to jest 20. I tutaj mamy w zadaniu napisane, że następnie połączył środki dłuższej przy prostokątnej i przeciwprostokątnej linią przerywaną, czyli tu jest środek tej przeciwprostokątnej, tu jest środek tej przyprostokątnej. Czyli to są dwa odcinki takie same. Czyli one, skoro cała długość tego boku to jest 20, czyli ta część to jest 10, ta część to jest 10, bo po połowie. I teraz możemy też stąd oznaczyć sobie tutaj w tym trapezie to, co znamy już. 10 to mamy T do P, czyli T do P to jest 10, bo to jest jakby trójkąt odwrócony troszeczkę. Drugie ramię to też jest również 10. Z i R to u nas w trójkącie to jest A i B, czyli to jest inaczej A i B, czyli to jest ta długość tej przyprostokątnej i ona ma 12. Tutaj jest nasze x, czyli tu jest ta linia przerywana i tutaj jest to samo, czyli też x, bo to jest też ta linia przerywana. Tego nie znamy. Więc co możemy zrobić? To zadanie można rozwiązać na wiele sposobów. Możemy przyrównać pola, możemy zrobić na zasadzie twierdzenia Thalesa, ale możemy też również znowu wykorzystać twierdzenie Pitagorasa, ponieważ tak będzie najprościej. Tutaj wiemy, że to 16 w połowie przerywana linia jest, dlatego tu będzie bok 8 i tu będzie bok 8. I znowu mamy mały trójkąt prostokątny i na tej podstawie możemy ułożyć drugie twierdzenie Pitagorasa. Czyli mamy jedna przyprostokątna, czyli 8 do kwadratu, dodać x, bo tutaj ta linia przerywana to będzie x do kwadratu. To jest równe 10 do kwadratu, bo to jest znowu połowa tej przeciwprostokątnej, czyli 10 do kwadratu. 64 dodać x kwadrat to jest równe 100. X kwadrat to jest równe 100 minus 64 to jest 36, czyli x to jest pierwiastek z 36, czyli 6. Czy nasz x to jest 6. Czyli tu jest 6, tutaj mamy 6 i tutaj mamy 6. I teraz wliczmy sobie obwody poszczególnych figur. Najpierw obwód tego naszego trójkąta z rysunku pierwszego. Czyli obwód figury pierwszej to jest równy 12 plus 16 plus 20. Czyli 12 cm plus 16 plus 20 i to nam daje 48 cm. To jest obwód naszego trójkąta. I obwód drugiej figury, czyli trapezu, mamy tak, 10 plus 10 to jest 20, plus 12, plus xx, czyli plus 6 i plus 6, czyli plus 12, czyli 20 plus 12 plus 6 i plus 6. To jest równe 12 plus 12 to jest 24, czyli 44
cm. Mamy wyliczone oba obwody tych dwóch figur i pytanie jest: oblicz różnicę obwodów trójkąta i trapezu. Czyli liczmy różnicę. Obwód pierwszej figury minus obwód drugiej figury to jest równe 48 minus 44, to jest równe 4 cm. Czyli obwód, różnica obwodów tych dwóch figur to 4 cm. I to jest koniec zadania. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi nagraniami z jasnej strony matmy. Powodzenia i do zobaczenia. Na razie, cześć!